Ciao, buonasera, buonasera. Cześć, witajcie. Zobaczymy, czy wszystko gra. Dzisiaj jest troszkę. Miałam troszkę inny interfejs na Facebooku i nie mam pojęcia, czy wszystko dobrze ustawiłam. O, cześć, witam, 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 cześć. Widzę, że na Instagramie już jesteście. Fajnie, bardzo się cieszę. Tak jak zaczęłam mówić właśnie na Facebooku, mam całkiem inny interfejs i nie mam pojęcia, czy wszystko jest ok, także dajcie mi jeszcze sekundkę jeszcze tutaj na Instagramie, bo tu widzę, że jest ok, żeby było właśnie też i tam wszystko dobrze. Co tam u Was? Dobry wieczór. Co tam u Was słychać ciekawego? Jak sobie radzicie z tą całą naszą nową rzeczywistością, jaką mamy w tej chwili. Dzisiaj będzie po polsku, będzie takie spotkanie, może trochę luźniejsze, taka bardziej pogadanka na zasadzie ciekawostki, ale też jednocześnie będzie trochę gramatyki, więc myślę, że tutaj wiele osób dzisiaj skorzysta na tym spotkaniu. Standardowo omówię też parę nowości, parę rzeczy, które są tak jakby też moją odpowiedzią na obecną sytuację, jaka jest. Tu akurat bardziej jeśli chodzi o sklep i takie inne rzeczy. Także no, to myślę standardowo sobie zrobimy na końcu. A teraz zaczniemy sobie od konkretów, tak jak zawsze, nie? Ciao, ciao, ciao. O, super, widzę, że jesteście, dołączacie. Fajnie. Więc tak, dzisiejszym tematem są tak naprawdę dwa słówka i będziemy sobie wokół nich dzisiaj krążyć. Są to właśnie madre, padre oraz ich odpowiedniki mama, papa. Skąd w ogóle się wzięło to i dlaczego mówię o tym, żeby dobrze je tłumaczyć? No bo przecież to jest takie oczywiste, nie? Przecież madre to matka, a padre to jest ojciec, no wiadomo, nie? No i w sumie tak, jakby nie patrzeć, no to jest poprawne. Ale raz podczas lekcji zdarzyło mi się w sumie bardziej zwrócić na to uwagę i od tamtego momentu coraz bardziej zwracam na to uwagę, gdy z kimś rozmawiam, w szczególności na lekcjach, to w momencie, gdy ktoś chce powiedzieć moja mama coś tam, tak najbardziej neutralnie jak się da, to zaczynacie często zdanie od mia madre, a potem tak jakby się poprawiacie, jakby to było niepoprawne i mówicie la mia mamma. No i właśnie, skąd to się bierze? Moim zdaniem bierze się to właśnie z tego, że w języku polskim słowo matka jest takie neutralne, ale bardziej z taką, powiedzmy, negatywnym może brzmieniem, negatywnym takim wydźwiękiem, troszeczkę, tak? Bo jeżeli mówimy, chcemy komuś powiedzieć, moja mama jest pielęgniarką, a moja mama pracuje gdzieś tam, moja mama ma, nie wiem, 60 lat, no to są takie bardzo neutralne zdania, prawda? A jednocześnie, no nie chcielibyśmy tutaj nadawać żadnej konotacji może, tak? Ani pozytywnej, ani negatywnej. No i właśnie, i jak to zrobić po włosku? W takich sytuacjach, właśnie w takich neutralnych sytuacjach używamy madre i padre. To jest najbardziej neutralny sposób na mówienie o naszych rodzicach. Nie ma tutaj żadnego afektu, takiego zbędnego, albo nie wiem, dodatkowego, po prostu nadmiernego, tak? Ale jednocześnie nie ma też takiego oddalenia się, okej? No bo jeżeli w dzisiejszych czasach, bo oczywiście musimy to dostosować też do naszego tu i teraz, tak? Kiedyś to było normalne mówić ojcze, matko, tak? Może niektórzy jeszcze tak robią, ale wydaje mi się, że jeśli już, to bardziej będzie to mowa o jakimś starszym pokoleniu, a nie o naszym, tak? Mówię tutaj o, nie wiem, 20 do 40, 50 lat, tak? Wiem, że tutaj też w większości wy, którzy jesteście po drugiej stronie moich ekranów, też jesteście mniej więcej w tym przedziale wiekowym, są pewne wyjątki, ale jednak to jest główna grupa. No to nie wiem, możecie mi napisać, jak wy zwracacie się do waszych rodziców, czy raczej mamo, tato, czy raczej matko, ojcze w języku polskim, tak? To może być też taki fajny test, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest. No i właśnie, i w związku z tym, w momencie, gdy chcemy mówić moja mama, mój tata, w najbardziej neutralny sposób, to mówimy mia madre, mio padre. Tutaj, co ważne, tak jak mówiłam, będą też elementy gramatyki,
Nie używamy rodzajnika, nie powiemy la mia madre ani il mio padre, nie, to jest niepoprawne. Mówimy po prostu mia madre, mio padre. W momencie, gdy zwracamy się bezpośrednio do mamy, do taty, to wtedy jak najbardziej możemy powiedzieć mamma, papa. Możemy zawołać też: mamo, gdzie są moje, nie wiem, skarpety, tak? Mamma, dove sono i miei calzini? To jest jak najbardziej ok. Możemy oczywiście też powiedzieć la mia mamma lavora in un supermercato. I po polsku też raczej przetłumaczymy to jako moja mama pracuje w hipermarkecie. Ale tak naprawdę nie jest to już w języku włoskim takie neutralne, ok? Pomimo tego, że po polsku tak, bo nie mamy za bardzo innej opcji, żeby to przetłumaczyć. Ale tak naprawdę to mamma to jest bardziej takie jak mamunia. To już zawiera w sobie takie zdrobnienie, takie, no nie zdrobnienie, to jest po prostu kolokwialne wyrażenie, tak? Tak samo papa. I tu uwaga, nie papa, bo to jest papież, tylko papa. Akcentujemy końcówkę. Więc też, jeżeli ja się zwracam do taty, tato, pomóż mi, powiem papa, aiuta mi. Więc tutaj też uważajcie na to, gdy o tym mówicie. Wiadomo, jeżeli no, tutaj mnie obserwujecie, no to pewnie waszymi rodzicami są Polacy i bezpośrednio może się do nich nie będziecie tak zwracać, chyba że też uczą się włoskiego lub mieszkacie we Włoszech, to czemu nie? Lub macie taką sytuację, jak ja mam w rodzinie, że no, do mamy raczej po włosku mówię, pomimo tego, że też jest Polką, no to już tak się już przyjęło, prawda? Natomiast w momencie, gdy opowiadacie o waszych rodzicach, to jeżeli nie chcecie dołączyć zbytniego, nie wiem, zbyt dużych emocji albo w ogóle chcecie w jak najbardziej neutralny sposób o tym mówić, to używajcie po prostu madre i padre. Co jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o te słówka? Tak naprawdę istnieją też zdrobnienia. Istnieją zdrobnienia, bo w języku włoskim, jeżeli jednym ze sposobów na tworzenie zdrobnień jest dodanie końcówki ino, ina. No i jak weźmiemy sobie madre i padre i zrobimy formę zdrobniałą, uzyskamy madrina i padrino. Ale uwaga, bo to nie będzie mamusia ani tatuś, to będzie całkiem inne słowo. La madrina to jest matka chrzestna, a il padrino, to pewnie kojarzycie też może z filmu, to jest ojciec chrzestny. Także to już nie jest zdrobnienie dla mamy i taty. Gdy chcemy zdrobnić jeszcze bardziej właśnie to mamo i tata, mamuniu, mamusiu, tatusiu i tym podobne, to bierzemy jako bazę, tak jakby jako to główne słówko, właśnie mamma i papa. Więc do mamy powiem mammina, a do taty powiem papino. Ok? To jest też może nie kojarzyliście tego, bo to jest trochę takie no, bardziej życiowe niż jakieś tam podręcznikowe, więc dla was to może być po prostu taka ciekawostka językowa, ale jednocześnie też możecie zobaczyć, jak bardzo plastyczny jest język, nie? To jest, nie wiem, dla mnie to zawsze było ciekawe też w innych językach, których się uczę lub uczyłam. Zawsze szukałam właśnie takich dziwnych elementów, które no, nie były takie szablonowe, nie? Także no, mam nadzieję, że też wam się to podoba. Dobra. Co jeszcze z takich rzeczy możemy powiedzieć tutaj? Coś miałam na końcu języka, ale mi uciekło. jak się pisze mammino? Nie, uwaga, dla mamy to będzie la mammina, czyli a na końcu, ale co do m poprawnie, na początku jest on oczywiście jedno, w środku mamy dwa m, a papino to jest tak jak słyszycie, papino, bez żadnego podwajania. Jak coś, to też te słówka potem umieszczę na blogu, oczywiście jak zawsze będzie to w notatkach, więc Dominika możesz sobie potem sprawdzić. Bo widzę, że tutaj, no już wiem, zaraz zobaczę, czy tutaj jeszcze coś przegapiłam? Nie, nie przegapiłam, okej. No, oczywiście jak coś, to pytajcie, nie? Z takich jeszcze wyrażeń bardzo
przydatnych lub takich, które można użyć nawet w mowie, no to na pewno słyszeliście albo kojarzycie coś takiego jak la mamma è sempre la mamma. Czyli mama to mama, tak byśmy chyba po polsku to powiedzieli. I to jest właśnie, no we Włoszech często się o tym mówi. Jak wiecie, mama jest bardzo ważną postacią we Włoszech. Stąd też inne modyfikacje, które pochodzą właśnie od mamma, na przykład mamin synek, no to możemy powiedzieć mammone na przykład, nie? Mamy też masę innych określeń oczywiście na to. Tutaj też wchodzimy, tak myślę, w takie lokalne bardziej, tak? Każdy ma jakieś tam swoje. I a propos też dialektów, to chciałabym powiedzieć troszkę o babbo, bo nawet dzisiaj na jednej z lekcji mi się przydarzyło, żeby znaleźć to słówko w podręczniku i też w pytaniach dostałam, że też gdzieś widzieliście babbo, ale w sumie o co z tym chodzi, nie? No to już mówię. Babbo to tak naprawdę jest dokładnie taki sam stopień kolokwializmu jak papa, tak? Czyli to nadal będzie tata, tatuś powiedzmy, tylko że babbo nie jest używane tak potocznie, wszędzie, ok? Najczęściej babbo to już zależy tak naprawdę od tego, jak jesteśmy przyzwyczajeni, jak w naszym regionie jest. W moim regionie się tak nie mówiło, zawsze było papa, papino, papone, no tam wszelkie modyfikacje od taty. Natomiast już troszkę, jak pójdziemy bardziej na północ od Rzymu, czyli tam, gdzie mieszkałam też przez ostatnie lata, to tam już zaczyna się faktycznie wprowadzać to babbo. Częściej słyszałam też od moich przyjaciół vado a fare la spesa con il mio babbo, tak? Niektórzy tak mówią, bo to tak ogólnie jest takim bardziej elementem charakterystycznym dla Toskanii. Tak ogólnie możemy to przyjąć, ale oczywiście to też nie zawsze będzie prawda, no bo tak jak mówię, no tutaj wszystko zależy od tego, jak w rodzinie jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia na naszych rodziców, jak też dialekt się kształtuje w miejscu, w którym żyjemy. No bo wiadomo, w domu najczęściej te dialekty też wychodzą, dużo częściej niż w takich bardziej neutralnych miejscach, dużo bardziej niż takich, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no w takich miejscach, gdzie no w sumie nie możemy sobie pozwolić za bardzo na ten dialekt, tylko staramy się trzymać ten język taki ładniejszy, taki bardziej standardowy, bardziej poprawny, nie? Także wiadomo, w takich sytuacjach raczej nie powiemy babbo. Tak jak właśnie też nie wypada czasem powiedzieć papa, a lepiej właśnie używać madre i padre. Nie? Więc widzicie, tutaj widać też według mnie fajną różnicę kulturową, którą mamy między właśnie Włochami a Polakami, ale to może być też moje odczucie, nie wiem, jeżeli macie inaczej, to możecie mi napisać, nie? Też jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Także jak coś, to śmiało piszcie. Na Instagramie komentarze potem znikają, także nie musicie się bać, że napiszecie coś, co będzie nieodwracalne. No, ale właśnie, no, to jest takie też ciekawe, że całkiem inaczej też odbieramy te same nazwy, nie? Jeśli chodzi o zwracanie się do rodziców, to oczywiście w języku włoskim też możemy powiedzieć madre, padre, ale w tej chwili to jest już trochę takie, no, przestarzałe. Możemy się spotkać z tym w jakichś książkach, w filmach, takich bardziej, nie wiem, w momencie, gdy akcja na przykład toczy się gdzieś w przeszłości, no to faktycznie możemy się spotkać z tym, że bohaterowie mówią do mamy madre i padre, tak? No bo to jest takie bardziej, no, formalne, to jest takie, wiecie, no, już nie ma tutaj miejsca na emocje, na bycie kolokwialnym, nie? Ja sama czasem żartami też zwracam się tak do mojej mamy, gdy na przykład mnie wkurzy, albo gdy, nie wiem, no właśnie robimy sobie, no żartujemy sobie z czegoś i nie wiem, typu mamo, jak możesz, mamo, jak mogłeś, tak? Jeśli mnie, mamo, oglądasz, to pozdrawiam, nie? Czasem moja mama tutaj, wiem, że wpada też na moje live'y. Także no, to też jest taki element w tym momencie, w tym naszym dzisiejszym czasie, tak? W momencie, gdy mówimy madre i padre do taty i mamy, no to jest oczywiście takie
bardziej żartobliwe, no bo zazwyczaj się nie zwracamy formalnie do naszych rodziców, to są jednak nasi najbliżsi członkowie rodziny najczęściej, nie? W sumie rozmawiając z Włochem po angielsku, mówię o mamie, mami set. No widzisz, no to już jest twoje przyzwyczajenie, nie? To też nie ma, może to też jest właśnie forma, dla której, no, która tobie najlepiej brzmi, nie? Bo zawsze byłaś tak przyzwyczajona mówić i to też jest okej, oczywiście. W momencie, gdy wy w języku włoskim powiecie, nie wiem, jeżeli cały czas mówicie la mia mamma, il mio papà, to ja nie mówię, że to nie jest poprawne, bo to jest poprawne, jak najbardziej. Ale tutaj bardziej to, co tak jakby chciałabym, żebyście wynieśli z dzisiejszego spotkania, to jest to, że nie ma nic złego w mówieniu po prostu mia madre i mio padre, że to jest okej. To nie jest takie suche, jak w języku polskim moja matka i mój ojciec. Nie wiem, może ja po prostu mam też takie wrażenie, ale dla mnie moja matka i mój ojciec jest dużo bardziej suche, takie pozbawione emocji, niż moja mama i mój tata. Nie? Więc to właśnie tylko i wyłącznie o to chodzi. W języku włoskim nie ma tego, to jest neutralne, tak samo jak w języku polskim mama i tata. Nie? Więc to jest właśnie, no, jeżeli jedną rzecz macie dzisiaj wynieść, no to chciałabym, żeby to było właśnie to, żeby się nie bać po włosku mówić mia madre, mio padre, żeby się nie poprawiać w momencie, gdy już powiecie mia madre i mio padre, bo to jest jak najbardziej okej. No, trochę się uniosłam, no ale mam nadzieję, że jest okej. W sensie, no, uniosłam tak pozytywnie, nie? No, bo mnie wzięło jakoś tutaj na gadanie. Dobra. Macie jakieś pytania? Coś chcecie, żebym do czegoś wróciła? Coś jeszcze tutaj może dopowiedziałam? Jest w ogóle, właśnie, nie powiedziałam wam w ogóle, dlaczego wybrałam ten temat. W sumie to taki fajny zbieg okoliczności, bo dzisiaj jest premiera mojego kursu o zaimkach dzierżawczych, gdzie tam jest cały moduł poświęcony rodzinie. I w sumie te treści, które tutaj dzisiaj omówiłam, miały najpierw być po prostu taką ciekawostką w ramach tego modułu. No ale stwierdziłam, że w sumie nic nie szkodzi, żeby wykorzystać to na dzisiejsze kiakiere. Tym bardziej, że w języku we Włoszech w tym tygodniu świętuje się Dzień Ojca, La Festa del Papa, która jest 19 marca, czyli właśnie przypada w ten czwartek, jeśli się nie mylę. Więc to też stwierdziłam, że może być taka fajna okazja, żeby troszkę o rodzicach pomówić. Przygotowałam w sumie też fajny temat na Dzień Matki, ale no to już sobie pogadamy w maju, bo słowo madre w ogóle jest wykorzystane w bardzo wielu innych sytuacjach, w bardzo wielu innych kontekstach i okolicznościach, w takich nazwach złożonych. Jak na przykład, nie wiem, lingua madre, nie? Albo essere madre lingua. Tutaj też czasem jest z jednej strony, czasem z drugiej. Więc do takich słówek sobie wrócimy może właśnie na Dzień Matki. Co wy na to? To może być takie, takie ciekawe, nie? No. A tak poza tym, to co chciałabym wam powiedzieć, że na blogu już opublikowałam miejsc, tak jakby notatki z dzisiejszego spotkania. Co prawda jeszcze uzupełnię je, jak tylko skończymy na live'a, to uzupełnię je nagraniem i no, zapisem tych rzeczy, o które mówiłam, te przykłady, które mówiłam standardowo, też pojawią się pod nagraniem. I co druga rzecz, chcę wam powiedzieć tak, że właśnie, że jeśli chodzi o kurs, to dzisiaj już trochę o tym mówiłam na stories, możecie sobie do tego wrócić oczywiście, ale niższa cena, to może was zainteresować, niższa cena obowiązuje do piątku. Natomiast osoby zapisane na newsletter dzisiaj i tylko dzisiaj, bo to już trwało tydzień tak naprawdę, więc dzisiaj do północy mają szansę jeszcze na większą zniżkę i to jest coś, co właśnie będzie już na stałe, w sensie takim, że zawsze, gdy będą jakieś nowe produkty wprowadzane, tutaj na pewno jeśli chodzi o elektroniczne, ale myślę, że przy fizycznych również to wprowadzę. Osoby z newslettera będą się o tym dowiadywały najszybciej i będą miały dodatkowe zniżki, tak po prostu z automatu, jako taka, nie wiem, jako znak docenienia, że jesteście ze mną i czytacie moje wiadomości. Także to też jest może taka ciekawostka
dla Was, żeby no, czytać te maile i zaglądać. Tak samo dzisiaj wysłałam Wam podgląd pierwszego modułu, tak naprawdę tylko kawałeczka pierwszego modułu, bo teorii, no ale to już troszkę Wam może pokazać, jak wyglądają te materiały od środka. O, widzę, jest pytanie, czy jest jakaś zasada z używaniem la mia mamma, a mia mamma? Zasada mówi to, że powinniśmy w tej sytuacji używać la. Jeżeli pojawia się to oczywiście przy mia, tak? Przy mia i przy innych oczywiście też. Więc jak już, to tak, mówimy la mia mamma, ale znowu, z jednej strony mamy zasadę, a z drugiej strony mamy praktykę. I tutaj to trochę tak jak z tym polskim wziąć, tak? Jeżeli ktoś od zawsze mówił wziąć i nikt go nie uświadomił, że to nie jest tak naprawdę poprawne, no to skąd ma wiedzieć, że to nie jest poprawne? Więc tutaj znowu powołam się na przyzwyczajenia, jakie mamy, jakie wynosimy z domu, przyzwyczajenia, ale też właśnie dialekt i regionalizmy, które w momencie, gdy jesteśmy w danym miejscu, pomimo tego, że na przykład we włoskim standardowym to nie jest poprawne, to będzie ok, to będzie dopuszczalne. Z tym mia mamma na przykład, to wiem, że niektórzy moi znajomi tak mówią, w sumie nawet bardziej skrócone, bo to w dialekcie brzmi mi ma i mi ba, czyli bierzemy tylko pierwszą sylabę od mamma i babbo, bo to akurat już bardziej ku Toskanii akurat znajomi, więc oni mówią mi ma, mi ba. Więc jak widzicie, tutaj już nie ma ani tego la, ani pozostałości słowa, tak? W Rzymie raczej nie, raczej nikt nie powie mia mamma, tylko właśnie la mia mamma albo mia madre najzwyczajniej. Są może pewne sytuacje, devo dirlo a mia mamma, ale to też gramatycznie to nie jest poprawne, tak? Powinniśmy powiedzieć devo dirlo alla mia mamma albo a mia madre, nie? Czyli zasada jest taka, no, zasada gramatyczna jest taka, że przy madre nie dajemy rodzajnika, przy mamma i przy wszelkich innych zdrobnieniach dajemy rodzajniki. A to, jak ktoś z tym, co sobie z tym zrobi, no to już oczywiście pozostaje do decyzji własnej, że tak powiem, nie? Okej, okay. Jeszcze jakieś pytania, jakieś ciekawostki? Okej, okay. Myślę, że pomału się to kończy. Zaraz jeszcze sobie sprawdzę. A właśnie, jeszcze pytanie się pojawiło dzisiaj w naklejkach, więc też wykorzystam sytuację, żeby na nie odpowiedzieć. Jeśli chodzi, jeszcze tutaj wrócę do kursu. Parę osób się pytało, czy w tym kursie będą zaimki typu lola, li, mi, ti i tak dalej. To są zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, po włosku pronomi diretti, indiretti. Nie, nie będzie ich, bo to jest kurs na zaimki i przymiotniki dzierżawcze, czyli te, które odpowiadają na pytanie, czyje coś jest, do kogo coś należy lub czyja to jest właśnie osoba, w sensie takim, no, czyja to jest mama, wujek, ciocia, babcia i nie wiem, przyjaciel, tak? Także to są te cząsteczki, które po włosku brzmią mio, tuo, suo, nostra, vostra, lur, nie? Także to są tylko i wyłącznie te. Wszystkie inne pozostałe tutaj nie wchodzą, w sensie nie są one omawiane. Oczywiście w przykładach, w ćwiczeniach mogą się trafić, no bo to nie da się nie używać ich, tak? Ale nie są one omawiane tak od A do Z, tak jak właśnie są te pozostałe. Coś, o czym właśnie jeszcze nie mówiłam, ale to też pewnie wyjdzie jeszcze. Prawdopodobnie zrobię webinar dla osób, które wykupią w tym tygodniu, właśnie tak jakby do piątku, gdzie trwa ta cała przedsprzedaż i premiera tak jakby kursu. Zrobię webinar dla tych osób, żeby dodatkowo właśnie wypracować, jeżeli coś by się okazało niejasne, coś będzie, nie wiem, niedopowiedziane albo po prostu wymaga jeszcze innego dopowiedzenia, no to zrobimy sobie webinar. To będzie webinar zamknięty
I to już oczywiście uzgodnię z tymi osobami, które będą w kursie. To była formuła, która bardzo fajnie wyszła i fajnie sprawdziła się podczas wyzwania, więc no, ja tutaj będę czerpała trochę inspiracji też z tego, co wyszło fajnie podczas wyzwania i będę przenosiła to po prostu do tych kursów. Także myślę, że też możecie się spodziewać maili. Także no, przede wszystkim czytajcie maile, które Wam wysyłam. Wysyłam je rzadko i zawsze są z konkretami, także no. Także myślę, że warto, warto je śledzić i warto na nie odpowiadać. No. Dobra, to co? Myślę, że na dzisiaj możemy sobie zakończyć. Jak coś, to oczywiście jestem do Waszej dyspozycji zawsze. Możecie do mnie pisać, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na mailu, no, gdzie Wam po prostu wygodniej. No i co? I widzimy się w przyszłym tygodniu. Na przyszły tydzień jeszcze nie wymyśliłam tematu. Mam parę pomysłów, więc pewnie je Wam zaproponuję podczas tygodnia. Chyba, że Wy coś macie, to oczywiście piszcie. Ja zawsze staram się też tak, no ja sobie zapisuję zawsze te tematy i potem do nich wracamy, nie? Nie da się wszystkiego naraz. No ale mam nadzieję, że będzie ok. I w przyszłym tygodniu pewnie po włosku się spotkamy, nie? No bo teraz było po polsku, więc za tydzień po włosku. No, ale to zależy od tematu. Także state mi bene. State mi bene, vi auguro buona serata e state a casa. Zostańcie w domu, nie wychodźcie. Korzystajcie z tego, że mamy świat online, który nam pozwala na rozwój i na robienie wszystkiego tego, co byśmy robili też zazwyczaj wychodząc z domu, nie? No, to jest ostatni komunikat na dzisiaj. Zmykam. A presto. Ciao.